Moi drodzy, do wyborów już tylko 8 dni, więc najwyższy czas, żeby przypomnieć sobie o paru sprawach związanych z uczciwością przeprowadzania wyborów. Niech będzie wybrany, kto ma być wybrany. Każdy ma prawo oddać głos na swojego ulubionego kandydata i na swoje ugrupowanie, ale niech będzie to zrobione w sposób uczciwy. A do tego potrzeba paru spraw. Bardzo dobrze, że jest dużo chętnych ludzi, też młodych, zaangażowanych, którzy chcieli być w komisjach wyborczych. Wspaniale. Chwali mi się to. Miejmy nadzieję, że nie będzie też brakowało mężów zaufania. Dobrze, że są urny z przezroczystymi ściankami. Będzie można widzieć, co do urny wpada. Czy to już wszystko wystarczy? Do uczciwych wyborów jeszcze parę rzeczy jest do dopilnowania. Zwłaszcza, że były bardzo niepokojące rzeczy obserwowane przez kolejne wybory, tak zwane skoki frekwencyjne. Nagła nadreprezentacja, nieadekwatna do średniej w Polsce, do średniej z danego regionu, do średniej z danego województwa, czasem skokowo inna aniżeli na sąsiedniej ulicy czy w obwodzie na tej samej ulicy. Skoki frekwencji miały przełożenie za każdym razem na wynik nagły, skokowo wyższy, nieadekwatnie, nieproporcjonalny bardzo konkretnego ugrupowania i nie było to Prawo i Sprawiedliwość ani Zjednoczona Prawica. Te skoki frekwencyjne to jest rzecz, która niepokoi, zwłaszcza jeżeli jest bezpośredni związek pomiędzy wystąpieniem skoku frekwencyjnego i to nie tam o 1% więcej, nie. Bywa nagle 10% więcej, 15%, 20% więcej, a zdarza się, że i 30% więcej niż stąd i zowąd. I wtedy od razu zwykle na to samo ugrupowanie konkretne i nie jest to Prawo i Sprawiedliwość, zwłaszcza na lidera, nagle okazuje się, że jest nadreprezentacja 300 dodatkowych głosów na tą osobę, 300, 400, 500, 600. Więcej, aniżeli by to wynikało ze średniej statystycznej, z przewidywanych danych i tak dalej, albo jakby to wynikało przez porównanie w tych obwodach, gdzie nie nastąpił skok frekwencji, gdzie dobrze była pilnowana urna i wszystko to, co się działo z listami. Słuchajcie, jeśli jesteście w komisji wyborczej, albo jeśli jesteście mężem zaufania, bardzo warto przypilnować paru kluczowych momentów. Pierwsza sprawa to dostarczenie list do lokalu wyborczego. Wszystkie karty do głosowania powinny być dostarczone do lokalu w obecności pełnego składu komisji wyborczej i optymalnie byłoby, gdyby też mężowie zaufania mogli przyjść na to. Zaraz po dostarczeniu trzeba przeliczyć, czy zgadza się liczba kart do głosowania z tymi, które są podane, z tymi liczbami, ile kart jest dostarczono w protokole przy przekazaniu. Zanotować sobie to. Karty mają być opieczętowane koniecznie przed otwarciem lokalu wyborczego. Gdyby dostarczono je poprzedniego wieczora, mimo policzenia od razu przy przekazaniu, warto, bardzo na to namawiam, przeliczyć również rano, tuż przed otwarciem lokalu wyborczego. Dla spokoju, że w nocy, kiedy nie czuwaliśmy nad lokalem, nic tam się dziwnego, nietypowego nie zadziało. Czy to jest ważne? To jest bardzo ważne, słuchajcie. Okazywało się, że gdy dopilnowano bardzo skrupulatnie przeliczenia tego przy dostarczeniu kart, okazywało się nagle, że jest o 200, 300 albo jeszcze więcej kart więcej dostarczonych, aniżeli podano informacje, że są dostarczone do lokalu. Czyli powiedzmy, ktoś informował, że dostarcza 1800 kart, a w rzeczywistości było o 300 kart więcej. Co z tymi 300 kartami ktoś z komisji nieuczciwy mógłby zrobić? No właśnie. Te nielegalne, takie poza zarejestrowaniem karty robią pokusę, żeby zrobić z nimi coś niedobrego.
Dlatego musimy wiedzieć dokładnie, ile jest dostarczonych do lokalu, czy po nocy się ta liczba nie zgodziła, nie zmieniła jakoś i sprawdzamy przy wieczornym liczeniu, czy dokładnie tyle, ile przyniesiono do lokalu, czy tyle łącznie sumuje się z tym, co wyciągnięto z urny, z tym, co wydano i z tym, co zostało niewydane dla osób głosujących. Dla anegdotki, ale to jest wydarzenie, które miało miejsce, akurat byłam wtedy mężem zaufania w tamtym lokalu. Dla ciekawostki powiem, że przewodniczący komisji oświadczył, że tak macie liczyć, żeby się wszystko zgadzało. Piszcie, co chcecie, ale żeby suma wychodziła taka, jak należy. No właśnie, taka instrukcja, żeby wszystko wychodziło, jak należy. Czyli jak coś tam brakuje, napiszcie takie cyfry, żeby się zgadzało. Było to ileś lat temu. Ale te mechanizmy działają. Czyli sprawdzamy, ile dostarczono do lokalu, czy dokładnie tyle dostarczono, ile było podane, czy po nocy się stan nie zmienił i czy wieczorem przy przeliczaniu jest dokładnie tyle, ile była informacja podana i ile wyszło z obliczenia rannego. To jest, jeśli chodzi o kartę do głosowania. I wierzcie mi, że bardzo różne dziwne rzeczy dzieją się u nas na terenie Pomorza Zachodniego. Było miejsce, gdzie zamiast dostarczyć poszczególnym komisjom do lokalu wyborczego pakunki z kartami do głosowania, kazano wszystkim przedstawicielom poszczególnych komisji przyjść na tą samą godzinę do gmachu jednostki samorządu terytorialnej, która tam była. Wszyscy o tej samej godzinie w różnych pomieszczeniach, w dużym budynku, chowani po różnych piętrach i jednocześnie odbierali, a mężowie zaufania, którzy chcieli czuwać nad przekazaniem i nad przeliczeniem tego, nie mieli możliwości obiec całego budynku i zdążyć, żeby to zrobić. Dlaczego ktoś zdecydował się, żeby nie dostarczyć do poszczególnych lokali? Dlaczego ściągnął wszystkich na jedną godzinę, co uniemożliwiło? Możemy stawiać takie pytania. Zresztą w tamtej miejscowości dużo dziwnych rzeczy się działo. Okej. Wiemy, mamy przypomniane, sprawdzamy dokładnie. Dostarczenie, przeliczamy, pieczętujemy. Czemu pieczętowanie jest takie ważne? Ano, też przykład z naszego województwa. Sytuacja, kiedy nieopieczętowane karty wydawano starszym osobom, takim, co to wracały sobie babciusie z kościoła. I można się było domyślać, czyli to jest elektorat. I te osoby właśnie cały czas podsuwano im karty nieopieczętowane. W sposób oczywisty głos tych ludzi przepadał, bo był oddany na nieopieczętowanej karcie. Słuchajcie, zanim ktoś się zorientował, że coś takiego się dzieje, ktoś upilnował, 195 kart takich wydano. 195 głosów zmarnowanych, dlatego że na nieopieczętowanej karcie. Jest to o tyle ważne, że w tamtej miejscowości, jeśli dobrze pamiętam, 4 głosów brakowało kandydatowi z Prawa i Sprawiedliwości, aby zdobył mandat. O 4 głosy się sprawa rozbiła. A w tych 195 kartach było więcej niż 4 głosy na tą osobę. A dostali ludzie, dostawali, podsuwane mieli takie karty. Przecież zasada jest taka, że wszystkie karty mają być ostemplowane przed otwarciem lokalu. No więc pilnujemy stemplowania, pilnujemy, żeby każdy dostawał karty takie, jakie należy. Możliwość wydawania kart więcej, aniżeli to wynika z przysługującego dla danego wyborcy prawa. Jeden wyborca, jedna karta. Słuchajcie, w małych obwodach, tam, gdzie się ludzie znają, gdyby ktoś dwukrotnie przyszedł do lokalu, można by to wychwycić. Albo gdyby były kamerki w lokalach, przed czym bardzo mocno wzbraniały się konkretne ugrupowania i nie było to Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość chciało, żeby rzetelne wybory, dobrze dopilnowane z kamerkami. Ale tutaj Unia Europejska z przepisami RODO pospieszyła z pomocą siłom niechętnym kamerkom i ze względu na RODO z kamerek wycofano się. I teraz tak.
w małych obwodach i średnich obwodach nie widzimy takich szokujących skoków frekwencji. A bywa, nikt nie ryzykuje tym. Natomiast w bardzo dużych obwodach, takich na 2000 i więcej wyborców, tłumek nagle robiący się przy konkretnym stoisku uniemożliwia w praktyce obserwacji z boku mężowi zaufania czy innej osobie z komisji wyborczej, która siedzi i patrzy obok, uniemożliwia zorientowanie się, czy rzeczywiście jedna osoba podpisuje się w jednym miejscu i dostaje jedną kartę. Na szczęście w tej chwili urny przezroczyste, przed czym też wzbraniały się konkretne ugrupowania i nie było to Prawo i Sprawiedliwość. Na szczęście urny przezroczyste w tej chwili pomagają wychwycić moment, żeby ktoś dwóch naraz jednocześnie nie wrzucił. Ale w bardzo dużym obwodzie trudno jest zorientować się, czy ktoś przypadkiem nie przyszedł rano w golfie, w południe czy nie przyszedł w marynarce, a pod wieczór przyszedł w czymkolwiek. I czy przypadkiem wielokrotnie konkretne osoby nie oddały głosu, jeżeli w międzyczasie ktoś nieuczciwy z komisji uzupełniałby podpisy u osób, które ze względu na PESEL albo na wyjazd za granicę, wiadomo, że nie chodzą i nie głosują. Bardzo trzeba pilnować ludzi, którzy siedzą nad listami do głosowania. Bardzo. I ta sama miejscowość, gdzie kazano wszystkim przyjść jednocześnie wbrew ordynacji wyborczej do odbierania, do gmachu, w tejże samej miejscowości, w jednym z lokali, osoba, która była mężem zaufania w drugiej turze, tam chodziło o wybory burmistrza, stała nad głowami młodych osób, które siadły w kąciku nad listami do głosowania z długopisami w ręku i właśnie, i co one tam z tymi długopisami, kiedy klientów nie było, chciały wyczyniać. I osoba zorientowała się, stała, wpatrywała się długo, cały czas nogi puchły, a stała i pilnowała. I okazało się, że nagle ni stąd ni zowąd między pierwszą a drugą turą w tym lokalu przy bardzo skrupulatnym dopilnowaniu, żeby nikt nie dopisał podpisu, żeby nie powtarzały się te same osoby głosujące o różnych porach, nagle okazało się, że o kilkadziesiąt osób mniej jest w drugiej turze zgłoszonych kart wyjętych z urny i to zmniejszyła się też liczba osób popierających bardzo konkretne ugrupowania i nie chodziło tu o Prawo i Sprawiedliwość. Stojący, czuwający wręcz nad głowami mąż zaufania i wiercące się niespokojnie osoby z długopisami w rękach nad listy. No właśnie. Pilnujemy list. Patrzymy, czy przy którymś stoisku nie robi się sztuczny tłok, ni stąd, ni zowąd o różnych porach dnia. Mamy wyostrzone oko. Czy proporcjonalnie ludzie przychodzą do poszczególnych osób z komisji? I do tych, do których mamy zaufanie, wiemy, że na pewno są rzetelni. I do tych innych, które się zachowują dziwnie. Czy nie robi się nagle sztuczny tłok? Co tam się dzieje wtedy? Miejmy na to oko. Słuchajcie, mąż zaufania nie jest potrzebny zanadto w małym i średnim obwodzie. Tam nie widać tych kombinacji, które miałyby przełożenie przez skok frekwencji na skokowo zawyżony wynik konkretnego ugrupowania. Jeżeli już mamy niewielu mężów zaufania, to puśćmy ich tam, gdzie są największe obwody. Małe i średnie możemy odpuścić. Tam wynik bywa proporcjonalny i nie ma tam niespodzianek. Dużo od nas zależy, od mobilizacji. Miejscowość, znów wracamy, gdzie różne dziwne rzeczy się działy. Wiele osób szeptało sobie nieraz, że osoba zainteresowana ponownym byciem burmistrzem zwozi, przez oczywiście innych ludzi, zwozi pijaczków okolicznych, którzy za flaszkę głosują, za przysłowiową flaszkę. Nikt nikogo nie złapał za rękę. Jak tu udowodnić, że coś takiego się dzieje? No i znaleźli sposób. Na drugą turę przygotowali drona,
I dron krążył nad lokalem, nad ulicami, które są dowożone. I dron obserwował, co się dzieje, czy się nie robią skupiska. Znalazły się osoby, które człowieka obsługujący dron obstąpiły i próbowały zastraszyć. Coś było do ukrycia. Nie jest zakazane dronem latać sobie i patrzeć, czy się nie robią dziwne skupiska, gdzie później ludzie są odwożeni do konkretnych punktów. Tam też udało się zmniejszyć frekwencję w drugiej turze. Jeśli frekwencja jest prawidłowa, normalna, odzwierciedlająca prawidłowy ruch, to bardzo skrupulatne pilnowanie przez męża zaufania albo przez drony nie powinno w żaden sposób wpłynąć na te frekwencje. A jeśli zwiększona czujność, zwiększona ostrożność skutkuje obniżeniem frekwencji, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Są miasta, bardzo konkretne miasta. I to są miasta, które są szczególnie zagrożone, tak? Obszary mają szczególnie zagrożone skokami frekwencji i tam zwycięstwo konkretnych opcji, i nie jest to Prawo i Sprawiedliwość, bywa bardzo znacząca, ale tam się też bardzo dużo rzeczy dzieje, jeśli chodzi o właśnie tą frekwencję. Skokowe i to tak po prostu na kosmicznym poziomie, tak, gdzie no właśnie te 20-30% więcej aniżeli średnia z okolicy, z danego obszaru i tak dalej, i tak dalej. Ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi obwodami. Na tym samej ulicy potrafi być tam, gdzie jest dobrze dopilnowane skrupulatnie 20-30% niższa frekwencja niż w sensie dziwacznie wyglądające miejsca, gdzie trzy w jednym budynku, trzy na przykład wielkie obwody po 2000 więcej osób i przy skoku frekwencji 600 osób, 600 głosów więcej, 600 więcej, aniżeli by to wynikało z normalnej średniej. Tu 600, tu 600, tu 600, 1800. Słuchajcie, jeśli ktoś kombinuje, to wystarczy, że w skali Polski tylko w tych największych obwodach jest zakombinowane na 300, 400, 500 głosów. I już jest wynik ustawiony. Chyba, że niezwykle zmobilizują się wyborcy z całej Polski. Z całej Polski mówię. Niezwykle mocno zmobilizują się wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, bo szczęśliwie nie widać zależności pomiędzy skokami frekwencji a wynikiem Prawa i Sprawiedliwości. I że tak bardzo będzie duża przewaga, że nawet te potencjalne nieprawidłowości, których się nie udało upilnować, że i tak nie zaburzą wyników w skali Polski. Dużą wdzięczność mam tutaj do osób z Polski Wschodniej, z Polski Południowej, bo to bardzo, bardzo takie skrupulatne, rzetelne patrzenie na sprawy ojczyzny, na sprawy wartości, ma też przełożenie na głosowania, na obecność, na wyniki w wielu sytuacjach właśnie tamte części Polski, wschodnia i południowa, ratowały sprawy z innych części Polski. Na tej zasadzie między innymi prezydent Andrzej Duda został wybrany. Oby ponownie doszło do wyboru w przyszłym roku. Słuchajcie, jest troszeczkę tych rzeczy, ale wybory to jest tak ważny moment, tak bardzo ważny moment dla Polski, że tutaj nie możemy przespać. Ani nie możemy przespać potrzeby pójścia i zagłosowania, ani nie możemy przespać potrzeby pilnowania tego, co jest do upilnowania. Rano, czy też wieczorem poprzedniego dnia, skrupulatne przeliczenie, czy zgadza się lista dostarczonych kart z tym, co nam podano, że nam dostarczają. Po nocy sprawdzenie, czy żadne czary mary się nie zadziały i czy się nie zmniejszyła lub nie zwiększyła niespodziewanie liczba kart do głosowania, a bywały takie sytuacje. I osemplowane wszystkie karty przed głosowaniem, pilnowanie, żeby nikt nie dostawał kart nieostemplowanych. Wieczorem znów sprawdzamy, oprócz wszelkiego pilnowania oczywiście, żeby głosy
liczone na poszczególnych kandydatów, rzetelnie odkładane były na stosiki, żeby nie było sytuacji, jak zdarzało się w niektórych lokalach, że na samym wierzchu leży karta konkretnego kandydata, a pod spodem jest jego przeciwnika. I nie chodziło tutaj o kombinację Prawa i Sprawiedliwości, gdzie podszywano się i brano głosy, gdyby nie udaremniła to osoba czujna, która zauważyła, że głosy oddane na zwolennika Prawa i Sprawiedliwości, zwolenników Prawa i Sprawiedliwości miały posłużyć przysuniętym od góry innemu kandydatowi. Mobilizacja, wysiłek, dobra wola, dużo modlitwy. Nie zatrważajmy się, bo to wszystko jest dla ludzi. I pamiętajmy, że to, ten wynik nie jest ważny tylko dla nas, dla Polaków. To tak jak przypominał świętej pamięci Kornel Morawiecki, my nie żyjemy i nie umieramy sami dla siebie. My z naszymi wartościami jesteśmy potrzebni też naszym sąsiadom ze wschodu, z zachodu, w Europie jesteśmy potrzebni światu. Żeby ta nasza wysepka, ta nasza ostoja wartości chrześcijańskich, moralnych, umiłowania ojczyzny, patriotyzm, umiłowania ojczyzny, żeby te wartości trwały, żeby nie zostały zniszczone przez zło, przez zalew lewackiej fali, która próbuje nas tutaj zdławić w naszej polskości, w naszych wartościach, przywiązaniu do tradycji, do rodziny, do moralności. Mobilizujemy siebie, mobilizujemy innych. Modlitwa, kto potrafi, różaniec do ręki. Działamy, bądźmy dobrej myśli. Ale co jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Trzymajcie się. Pa.